Dobrze. Cześć. Cześć. Dzisiaj chciałobyśmy Wam przedstawić książkę, która została wydana w związku z wystawą, która odbyła się w Tate Modern w 2017 roku. Jest to książka, która ilustruje życie i twórczość Wilfreda Lam. Jest to jeden z wybitniejszych artystów, malarzy modernizmu, zaliczany do grona surrealistów, choć tak naprawdę bardzo ciężko zdefiniować jego twórczość i wrzucić do jednego worka, bo jest bardzo barwna. A twórczość jest barwna dlatego, że barwne było pochodzenie naszego malarza. Urodził się w rodzinie o bogatych tradycjach. Ojciec był Chińczykiem, pochodzenia chińskiego. Bóg na Chińczyka przestał. Matka miała pochodzenie afrykańsko-hiszpańskie. Babcia jego była mistyczką, szamanką lokalnej religii. Tak. Religia nazywała się Izo jak? Santeria. Santeria, tak. Lokalna religia. Przypominająca wudu, wywodzi się od afrykańskich niewolników, którym panowie kolonialiści narzucili chrześcijańską wiarę. I jest to taki miks właśnie religii tej afrykańskiej, takiej ludowej. Z religią chrześcijańską, tak? I ta babcia, wychowując Wilfreda, na pewno miała na niego ogromny wpływ. Od dziecka Wilfredo był bardzo uzdolniony, przejawiał talenty artystyczne. Może pokażemy go, jak on wyglądał, ten nasz Wilfredo. O, był takim młodym dżentelmenem, czarnoskórym, z lekko skośnymi oczyma. Nie mówię dlatego, że to miało jakiś wydźwięk, tak, dla odbiorców, ale dla niego samego i owszem, bo miał problem ze swoim pochodzeniem. Na pierwszych swoich autoportretach, które mocno nawiązywały do fowizmu, występuje motyw maski. Maski, którą przesłania sobie twarz. Tak jakby wstydził się swojego pochodzenia. To się oczywiście później zmieni. Chciałabym znaleźć ten autoportret. Tutaj tak siebie przedstawiał. Taki był nawet całkiem przystojny. Nie bez powodu miał strzyżony. Ale jakoś tak osiąść na stałe to specjalnie nigdzie nie chciał. Nie zamierzał. Zwiedził cały świat. Wszerz i wzdłuż. Szukam, czy ja znaleźć mogę. Jak się szuka, to się właśnie znaleźć nie może. No, gdzie to jest? O, jest. Taki. Oto autoportret popełnił. Bardzo, bardzo w stylu Matisse'a. I takie były też jego pierwsze prace. Mocno inspirowane tym, co zaobserwował w europejskiej tak awangardzie. Co zrobili dla niego rodzice, żeby się rozwinąć? No, dostrzegając jego talent, wysłali go do Europy, do Hiszpanii, aby mógł się uczyć pod skrzydłami światłych nauczycieli. Jednym z jego nauczycieli był nauczyciel Salvadora Dalego. I uczył się w Prado w związku z wybuchem wojny domowej w Hiszpanii. On się bardzo mocno zaangażował w tę wojnę, też trzeba powiedzieć. Aktywnie brał w niej udział, był żołnierzem, tak, po stronie republikan, został raniony. Wyznawał marksistowskie poglądy, był zafascynowany tym nurtem, ale też w tym okresie hiszpańskim miał okazję spotkać się z hiszpańskimi malarzami, takimi jak Goya czy Velázquez, naśladując ich malarstwo, kształcąc technikę. Takim wydarzeniem chyba najbardziej przełomowym był moment, kiedy przebywając w Barcelonie, został zarekomendowany przez swojego przyjaciela Manolo,
u samego Pablo Picasso. To pozwoliło mu na podróż do Paryżu, na spotkanie z mistrzem. Do Paryżu? Do Paryżu? Tak. Miało to miejsce w 1938 roku, warto zauważyć. Tam przytaczana jest często taka historia związana właśnie z Picassem, który miał pokazać afrykańską maskę. A Pablo trzeba zauważyć, że kolekcjonował afrykańskie maski. Tak, w ogóle mocno czerpał z wpływów afrykańskich, co jest zresztą widoczne w jego sztuce. Pokazał taką maskę Lamowi i powiedział, że powinien być z tego dumny, bo to jest jego pochodzenie. I być może to dodało trochę odwagi naszemu malarzowi. Tak, ta aprobata ze strony kręgu surrealistów bardzo go wzmocniła, tak? I ten styl ewoluował. On tam się zapoznał z Bretonem, tak. Z Maxem Ernstem. W ogóle był bardzo towarzyską postacią i to, że jakby miał cały czas krąg przyjaciół, artystów, z którym się spotykał. No i też tam w Paryżu też miał kontakt z marszandami, tak? To gdyby nie pieniądze marszandów, tak on nie miałby po prostu pieniędzy na rozwój sztuki. No ale też w związku z tym, że wybuchła wojna w Europie, to musiał opuścić Europę. Powrócił na Kubę i tam spotkał się z zawodem. Kuba była bowiem państwem przepełnionym propagandą, rasizmem, takim... Widoczny był taki też taka tania turystyka, tak? Która to była promowana mocno przez rząd, taki sztuczny folklor, który na przykład... I Wilfredo kiedyś nawet wypowiedział się, że on nie chce być malarzem takim otwórczym, malującym w stylu cha-cha-cha. To cha-cha-cha miało oznaczać właśnie taką taniochę lokalną. I on tej taniochy nie uznawał. On chciał wskrzesić ducha takiego czarnego człowieka. Tak. Dlatego w swojej sztuce mocno sięgał do tradycji właśnie afrykańskich. Nawiązywał do niewolnictwa. Do wspomnianej przez nas religii Santerii. Mhm. Może pokażemy na przykładu chyba najbardziej znany obraz, dżungla. Jest to przedstawienie niekoniecznie dżungli, bo na przykład liście czy laski czy cień cukrowy wskazują raczej na plantacje, gdzie zatrudniani byli ciemnoskórzy niewolnicy i to może być takie nawiązanie. Ponadto widzimy tam liczne postaci o charakterze takim hybrydalnym, tak? Są to z jednej strony ludzie, z drugiej strony rośliny, a może i zwierzęta, które się wzajemnie przenikają i wychylają z tego gąszczu roślin, z tych lasek, spośród tych lasek trzcinowych. No na pewno kompozycja jest kolorystyka, tak? Tak. No i widać ten wszechobecny duch czarnego człowieka, duch mistycyzmu. Taki niemalże ekstatyczny obraz, w ogóle w sztuce, psychodeliczny. Nawet psychodeliczny. Który może być właśnie kojarzony z takimi doznaniami podczas rytuałów. Tak, w sztuce Wilfredo pojawia się taki znany motyw tam. Cheval, czyli kobiety o kształcie konia. Konia, tak. Kobiety konia. Dlaczego to jest koń? To jest być może też nawiązanie do właśnie rytuałów religii Santeria, gdzie wyobrażano sobie, że podczas tych ekstatycznych stanów człowiek jest, jego duch ujeżdżany przez na przykład konia, czy on przybiera różne formy. Tak, on w ramach tej transformacji wykonuje takie ruchy niczym koń. Niczym koń w galopie, tak? Ruchy takie wpada w konwulsje i cały drży. Czyli jest to taka forma przemienienia się. W tej książce też znajdziemy masę ciekawych rysunków. Grafik. I widzimy, jak ta sztuka ewoluuje. Ona staje się coraz bardziej wulgarna, coraz więcej tam jest takich bezpośrednich już nawiązań do różnego rodzaju monstrów religijnych. Jest taka brutalna w pewien sposób ta sztuka, tak? Z czasem.
Nawet można by rzec, że z daleka się wydaje, jakby to były jakieś elementy broni. Może tak nie jest, ale są tu na pewno jakieś straszne potwory. To też jest sporo erotyzmu, płodności, kobiecych kształtów. Na przykład na obrazie Balial, czyli po polsku diabeł. Belial chyba. Belial. Tak, El jest może po hiszpańsku inaczej wymawiany. Ale niektórzy interpretują to jako obraz narodzin. Tam jest pokazana taka postać, która wychodzi niczym z łona. I jest o, Belial. Belial. Cesarz much, tak? Władca much. Czyli znowuż nawiązanie do bliżej już kulturowego Mefistofelesa, który jest przedstawiony na górze obrazu i też dwie postaci, Wenus i boga wojny Aresa, czyli też już nam bliżej kulturowo, które są niby stronią od siebie na obrazie, a jednocześnie są... Przenikają się, tak? One muszą koegzystować, czyli zło jakby musi istnieć obok dobra i trzeba się z tym pogodzić. Tak, ale to też jest interpretowane jako zachęta do pogodzenia, czyli znowuż nawiązanie takie dosyć polityczne. No i tutaj motyw jajeczka, jako forma też narodzin. Mocno jest to ezoteryczny taki symbol, tak? Mm. No w książce też przedstawione są grafiki i ceramika, jaką tworzył szczególnie pod koniec życia się zafascynował Lam ceramiką. Odszedł trochę od formy malarstwa, tak ją wykorzystał i zwrócił się właśnie ku innym formom. No i teraz właśnie chciałabym coś pokazać, ale... Ale nie chcę się pokazać. Tak, oczywiście teraz było pół książki o ceramice, ale nie ma już teraz niczego. Nie. Ostatni rozdział to jest Paryż i Abisola. Abisola to jest miejsce, gdzie osiadł pod koniec życia wraz ze swoją trzecią żoną. Był tak trzy razy żonaty. Pierwsza jego żona w okresie, kiedy przybyła w Hiszpanii, zmarła wraz z synem na gruźlicę. To było dla niego bardzo traumatyczne przeżycie. Druga żona to była taka towarzyszka życia jego przyjaciółka Helena Holzer. I dopiero z Lou Lorraine pod koniec życia doczekał się trzech synów i zamieszkali właśnie na północy Włoch w Abisoli. Można powiedzieć, że był z jednej strony bardzo towarzyski, podróżował po całym świecie. W trakcie tego okresu haitańskiego organizowano mu, bądź też sam organizował, liczne wystawy na całym świecie, począwszy od Nowego Jorku, skończywszy na Ameryce Południowej. Natomiast pod koniec życia faktycznie był takim bardziej outsiderem, tak? W stosunku... Skupiony był na malarstwie. Tak, w ogóle całe życie był bardzo pracowity i w stosunku do swojej rodziny był raczej taki... Całe życie się obracało wokół sztuki, bo nawet jego znajomi, mało czy on był towarzyski, ale był towarzyski, ale znowuż towarzystwo było raczej artystyczne. Tutaj jest ta ceramika, inspirujące. I na koniec książki jest właśnie taka bogato ilustrowana notka. W ogóle możemy w tej książce znaleźć masę zdjęć z malarzami z różnych kręgów kulturowych. Przede wszystkim z surrealistami, tak? Bo jak już wcześniej mówiłam, to był przede wszystkim surrealista, tak? Wybitny surrealista. Zmarł w 1982 roku. Przepraszam. W trakcie tego okresu, kiedy powrócił do Haiti i z tego Haiti jeździł po całym świecie, przebywając, tak jak już mówiłam, trochę we Włoszech, trochę na Haiti powrócił, powiedziałam? Na Kubę. Na Kubę powrócił, stamtąd podróżował na Haiti, podróżował do Stanów. Przyjaźnił się w tym czasie bardzo mocno z kubańskim pisarzem Alejo Carpentierem. Dosyć też mocne więzi łączyły go z Lidią Carberą. Była to etnolożka, która właśnie pokazała mu świat roślin, tych wierzeń lokalnych, szczególnie tej religii. Która tak, razem brali udział w rytuałach. Tak, szczególnie tej religii Santerii, bo ona była badaczką tej religii. Z Pierrem Mabilem, francuskim pisarzem z kolei zgłębiał różne techniki ezoteryczne.
Także miał dosyć bujne i bogate życie, które inspirowało go mocno i jego malarstwo. A jego przyjaciel Alejo Carpentier w przedmowie do swojej książki Królestwo z tego świata napisał tak. I dopiero malarz amerykański, to wytnijmy, nie wiadomo czemu, Kubańczyk Wilfredo Lam potrafił ukazać nam magię roślinności tropikalnej, nieokiełznane tworzenie form naszej przyrody z całym bogactwem jej metamorfoz i symbioz na monumentalnych obrazach, jedynych w swoim wyrazie, jeśli chodzi o malarstwo współczesne. Wobec żenującego ubóstwa wyobraźni takiego Tanguy na przykład, który od 25 lat maluje te same kamienne larwy pod tym samym szarym niebem, mam ochotę powtórzyć pewne zdanie, które taką dumę wbijało pierwszych surrealistów. Jeszcze zbyt wielu jest młodzieńców, którzy lubią gwałcić trupy pięknych kobiet świeżo zmarłych, nie spostrzegając, że element cudowny tkwiłby w gwałceniu ich za życia. I tutaj przyjaciel zwraca uwagę na to, że bogactwo rzeczywistości tak naprawdę wypływa z egzaltacji ducha, która doprowadza do pewnego rodzaju stanu krańcowego, ale jest związane z admiracją rzeczywistości, która istnieje. I tym miłym, jakże filozoficznym akcentem kończymy nasz odcinek. Polecamy książkę. To nie jest relacja z wystawy, to jest barwna opowieść o życiu barwnej osoby Wilfredo Lam. Dzięki. Dzięki. Cześć.